Na ostatniej sesji mówiliśmy o północno-zachodniej Afryce i jak tam rozwijało się chrześcijaństwo. Szczególnie zajęliśmy się prześladowaniami i widzieliśmy, jak chrześcijanie reagowali na prześladowania. I widzieliśmy, że były trzy formy odpadnięcia, czy rodzaje. Pierwsza to było złożenie ofiary bałwanom. Druga to było wrzucenie kadzidła w ogień. I trzecia, już nieuznawana za tak złą, to kupienie listu, który potwierdzał, że złożyło się ofiarę, chociaż w rzeczywistości się tego nie zrobiło. Jeszcze jedna rzecz, która była uznawana za bardzo złą, to oddanie rękopisów Biblii na spalenie. Kościół bardzo ostro reagował na takich ludzi. Niektórzy byli bardziej surowi, inni łagodniejsi. Ci ostrzejsi wypomagali się, aby ci, którzy zdradzili, tracili swoją pozycję jako biskupów, jeśli byli biskupami. Inni musieli przejść bardzo surową drogę nawrócenia, pokuty. Był taki interesujący zwyczaj, że ci, którzy upadli podczas prześladowań, szli do tych, którzy byli męczennikami, którzy byli w więzieniach w czasie prześladowań, aby dostać od nich list, który byłby rekomendacją, aby przyjęto ich z powrotem do kościoła. Mówiliśmy o Tertulianie, o Cyprianie i trochę o montanizmie i donatyzmie w północnej Afryce. A teraz proszę o pytania. Ja mam pytanie do wcześniejszych części naszego kursu. Jak się czyta Didache czy Pasterz Hermasa, to wygląda, że dla autorów jest rzeczą oczywistą, że chrześcijanin może utracić zbawienie. Czy są jakieś takie dokumenty świadczące o tym, że chrześcijanie pierwszego wieku byli pewni swojego zbawienia? W pierwszym i drugim wieku nie było dużej dyskusji na temat, czy jest tak, że raz zbawiony jest na zawsze zbawiony. Oczywiście pasterz Hermasa ma bardzo, bardzo surowych zasadach moralnych i stwierdza, że człowiek może utracić zbawienie. On był bardzo wpływowy. Ale tu musielibyśmy bardziej wejść w historię dogmatów, a mniej w historię Kościoła. Badałem to, ale krótko, nie wgłębiałem się w to bardzo. Odniosłem wrażenie, że było kilka stwierdzeń w różnych miejscach wyrażonych, ale nie było dyskusji na ten temat, debaty. Ta kwestia nie była bardzo zajmująca dla chrześcijan w tamtym czasie. Oczywiście tu jeszcze jest kwestia, że są przynajmniej trzy różne stanowiska w tej kwestii. Pierwsza to teoria darmowej łaski, mówiąca, że to jest jednostronne przymierze Boga z człowiekiem i mówi, że jeśli człowiek jest w tym przymierzu, to nie może go stracić. Druga teoria to wytrwałość świętych. To jest kalwinistyczny punkt widzenia, reformowany, która mówi, że jeśli jesteś narodzony na nowo, to musisz dawać owoce. Te owoce są poświadczeniem twojego nowego narodzenia. I trzecia teoria to arminiańska teoria, mówiąca, że możesz utracić zbawienie. Są oczywiście różne zrozumienia tego arminiańskiej teorii. Dlaczego wchodzę w to długie wyjaśnienie? Żyjemy teraz w roku 2020. Zdefiniowaliśmy tę kwestię w bardzo konkretny sposób.
when we speak of free grace through the przez badanie starożytnych bliskowschodnich przymierzy, to by była darmowa łaska, albo przez szczególnie szwajcarską reformację, to kalwinizm, albo poprzez arminianizm. Teraz byłoby bardzo ciężko wziąć ojców Kościoła i włożyć ich w któryś z tych trzech modeli, bo te modele pojawiły się dużo później niż ojcowie Kościoła. Także chciałem, żebyście znali te punkty widzenia, ale odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Mam takie pytanie odnośnie tentagramu JAWH ojca, to znaczy pytanie moje brzmi, czy już na początku wieków właśnie pojawiały się takie grupy jak obecni Świadkowie Jehowy, że Bóg Ojciec to ma na imię Jehowa i tylko tak można się do Niego zwracać, czy to pojawiło się dopiero tam w późniejszych wiekach, czy to jest dopiero Świadków Jehowy taka teoria i wierzenie z tą odmianą tego tentagramu, że to jednak tylko Jehowa i tylko tak należy się zwracać. Again, I cannot speak of groups I don't know. I can only speak of groups I do know. But, z tego, co wiem, z tych grup, jakie znam, tylko o tych mogę mówić, to nie było takich grup. Grupa najbliższa Świadkom Jehowy byliby Arianie, ale to w kwestii chrystologii, a nie w kwestii użycia programu. Ciekawą obserwacją jest, kiedy spojrzymy na starożytne zapisy Nowego Testamentu, nawet te najstarsze z końca II wieku, to one wszystkie w tekście greckim używają słowa kyrios, które znaczy Pan. Nie znam żadnego przykładu, gdzie imię Boga byłoby wyraźnie wymówione. To znaczy, że prawdopodobnie pierwsi chrześcijanie nie używali tego tetragramu. Znaczy, proszę, chodzi o właśnie o donatystyczny ruch, bo z punktu widzenia tego, powiedzmy, już przez Rzym zdominowanego kościoła, tak można powiedzieć w tym czasie, to można ich nazwać, że oni byli ruchem schizmastycznym, prawda? Bo tak zakończyłeś ostatnio nasze spotkanie. Natomiast wiemy, że oni oczekiwali ukorzenia się tych, którzy poszli na łatwiznę i oddawali pisma, czy wręcz jakoś kolaborowali, prawda? Po drugie, Konstantyn wyraźnie rozgrywał ich finansowo później, w późniejszym okresie, bo innym kościołem dał pieniądze, natomiast im nie dał. Więc z tego punktu widzenia to by była schizma, ale z punktu widzenia doktryny wiary, to jak byś to mógł ocenić? Indeed, it was not only that that Constantine has not given them money, but Augustine. To nie tylko to, że Konstantyn nie dał im pieniędzy, ale August wezwał cesarza, żeby użył siły. To było nie tylko brak pomocy, ale użycie siły. Po pierwsze, donatyści byli grupą schizmatyczną. W kwestii chrystologii, teologii nie było dużych różnic między nimi i głównym kościołem. Podział rozegrał się na poziomie sakramentów. Jeśli ktoś, biskup, upadł podczas prześladowań, to jego działanie w sakramencie nie było dłużej skuteczne. Later it was Augustine who emphasized it is the act which is effective.
on the bishop. Niekoniecznie jest on zależny od biskupa. Głównie chodzi o to, że donatyści bardzo podkreślali lojalność prześladowania. Ci, którzy nie byli lojalni, tracili swoją skuteczność. Chrzest nie działał i transsubstancjacja nie działała. Jeśli ktoś byłby ochrzczony przez jednego z tych upadłych biskupów, musiałby być według donatystów jeszcze raz ochrzczony. There was a question in chat. What do we know about the collection of the Old Testament writings that was used by first Christians before the year 70? Kanon wyglądał tak samo jak nasz. Pytanie tylko jest, czy używali w greckiej wersji Septuaginty, czy sami tłumaczyli z hebrajskiego. Są przykłady na takie i na takie postępowanie. Ale kiedy patrzymy na księgi, to są te same księgi, jakie my czytamy. Tylko jedno miejsce jest wyzwaniem, jakim jest Dis Judy. On cytuje Henocha, czy odnosi się do niego i także innych apokryficznych ksiąg. I tu powstaje pytanie, czy apokryfy są faktycznie Pismem Świętym, Słowem Boga. Oczywiście tak nie jest. Jest ciekawe, że tylko Juda tak mocno korzysta z apokryfów. Oczywiście mamy też Pawła, który cytuje greckich filozofów i poetów. This is different than Jude. So I would suggest that ja bym twierdził, że Juda pisał do społeczności, która bardzo dobrze znała apokryfy, która bardzo lubiała apokryfy i uważała je za autorytet. Używa apokryfów, bo oni je akredytowali. Można to porównać do Pawła w pierwszym liście do Koryntian, który także wspomina o chrzcie umarłych. Używa tego jako dowód na zmartwychwstanie. Apostołowie mogli używać tych tekstów jako argumentu, niekoniecznie twierdząc, że one są w porządku, ale dlatego, że inni je akceptowali i pozostawić wyjaśnienie tego na później, kiedy przyjdą osobiście. Zapytałbym o pierwszy wykład, który był we wrześniu jeszcze, bo tam odniosłeś się do współczesnych właśnie chrześcijan z twojego narodu, z Żydów, i że oni się nie nazywają chrześcijanami, tylko Nazareńczykami, tak? Nie, oni się nazywają mesjaniczni Żydzi tutaj. Aha. Aha, w ten sposób. Mogę tłumaczyć czemu, jak wy chcieliście. Dwa rodzaje, reasons są. Pierwsze, spróbuję po polsku ten jeden część zrobić. Po pierwsze, polskie słowo chrześcijanin, tak jak angielski, niemiecki, przyjdzie od greckie słowo Chrystus. I to nazywa namaszczone, nie? I to samo, ten słowo mesjaniczny, Mesjas, przyjdzie od hebrajskie słowo Mashiach, i to też jest namaszczone, tylko po hebrajsku. No to jest dokładnie ten same słowo. Ale tutaj w Izrael, jak normalne ludzie mówią o chrześcijanin, oni mówią, wy jesteście nocy. I tu przyjdzie ten słowo Nazaret, which would be nocy. And i mesjaniczni Żydzi w Izrael, to jest ten ciekawy, mesjaniczni Żydzi, to dokładne tłumaczenie ma być chrześcijanin Żydzi, Żydzi, chrześcijański Żydzi. Oni nie chcą się nazywać tak, bo nocy zawsze byli ten katolicki i ortodoksy, ten ortodoksa kościoła.
I my nie akceptujemy ten całe ikony i święte, i Maria, i tak dalej, i papst, papież, nie akceptujemy. I żeby pokazać, że my nie jesteśmy ten nocrym, który są ten katolicki normalny, tak wszystkim mówią, i my się tutaj nazywamy normalne mesjaniczni Żydzi. Teraz w takich gazetach katolickich i także na KULU, to jest katolicki uniwersytet, no zaczynają taki argument przedstawiać, że przecież uczniowie Jezusa nie umieli pisać. No to jak napisali Nowy Testament? To takie trochę żartobliwe. Nie, to jest taki zły argument. To jest ignorans. Taki coś powiedzieć jest totalny ignorans. We don't have a positive. Nie mamy dowodów na analfabetyzm. Także już takie założenie nie bazuje na dowodach, ale przeciwna sytuacja jest dużo bardziej prawdopodobna. Mamy, nie pamiętam, ale z X wieku, czy na pewno wiele wieku przed Chrystusem znalezione zapiski, prawdopodobnie dłonią dziecka, gdzie ćwiczyło pisanie. Mamy, pamiętam, ale z X wieku, czy na pewno wiele wieków przed Chrystusem znalezione zapiski, prawdopodobnie dłonią dziecka, gdzie ćwiczyło pisanie. Czasem jakaś litera jest jeszcze źle, krzywo napisana i to sprawiło, że badacze stwierdzili, że to było dziecko, które uczyło się pisania. Tu mamy jakieś fragmenty ceramiki, gdzie są jakieś notatki, krótkie informacje zapisywane, takie z codziennego życia. Nie musiałeś być wielkim uczonym, aby znać sztukę pisania i czytania. Także teraz już wielu uczonych nie wierzy w analfabetyzm prostych ludzi w starożytnym Izraelu. To jest już przestarzały argument. To drugie pytanie z gatunku ignorancji. W Polsce, w internecie szczególnie, pojawia się taka herezja, że żeby być zbawionym, to nie wystarczy tylko zaufać Jezusowi, tylko trzeba wypowiedzieć po hebrajsku takie imię Jeszua. Czy to jest całkowicie coś nowego, czy gdzieś były w historii Kościoła tego typu jakieś dziwne pomysły? Takie rzeczy nie znam o historii Kościoła. My żyjemy w czasu, który chyba jest post-Holokaustem. Mnóstwo Europejczyków mają złe zumienia. I bo mają złe zumienia, czasem niektórzy myślą, że oni muszą być bardzo żydowski, bardzo hebraistyczni. Ale jak patrzymy to Nowy Testament, imiona Jezusa, że jest pisane Jezus. Amen. Jezus jest pisane. I oni nie spróbują tam zakręcić i mówić, albo tylko po hebrajskiej literki pisać. Teksty są bardzo jasne. Jezus nie jest problem. I dlatego ja nie znam z historii dawno, tak, nie nowoczesna historia. Nowoczesna historia, my mamy to teraz chyba, ja znam to od chyba 20 lat, 30 lat, chyba ma to jeszcze troszeczkę więcej długo, ale my żyjemy w dziwnych czasach, gdzie judaizm jest bardzo, bardzo atrakcyjny dla chrześcijanin. I teraz, akurat teraz ja przypomnę coś. Martin Luther, on pisał ten pisma über die Juden und ihre Lügen, o Żydzi i jej kłamstwo. And now he says, it's the first paragraph up here. Zdecydowałem pisać ani o Żydach, ani przeciwko nim, ale odkąd dowiedziałem się, że ci marni i przeklęci ludzie nie przestają wabić do siebie nawet nas, czyli chrześcijan, opublikowałem tę małą książkę, aby mógł być znalezionym
pośród tych, którzy opierali się tak toksycznemu działaniu Żydów i którzy ostrzegli chrześcijan, aby byli ostrożni wobec nich. Nie uwierzyłbym, że chrześcijanin może zostać oszukany przez Żydów, przyjąć ich wygnanie i nieszczęście na siebie. Jednak diabeł jest Bogiem tego świata i wszędzie, gdzie nie ma Słowa Bożego, ma łatwe zadanie nie tylko wobec słabych, ale także wobec silnych. Niech Bóg nam pomoże. Amen. So from this introduction, it seems that Luther was facing the situation that. Z tego, co pisze Luther, wygląda, że niektórzy z nowych protestantów byli bliscy nawrócenia czy zmiany na judaizm. Or that maybe even the Jews did indeed evangelize. That's not a good word, but Żydzi próbowali ich przyciągnąć na judaizm. So I'm not saying that's nie mówię, good, że that's to jest dobre czy to jest złe. I'm speaking now about the fact that there was already at this point of time some. Mówię tylko, że zaistniał taki fakt, że była tendencja, że chrześcijanie kłaniali się ku judaizmowi. Także to niekoniecznie jest nowe zjawisko. Ale teraz jest ta nowa tendencja, by używać tych hebrajskich słów, by mówić tylko Jeszua, a nie Jezus. Przemek pyta, w świetle zadanej lektury Augustyn kreuje się w moich oczach na nieodpowiedzialnego i zapatrzonego w siebie człowieka. W świetle powyższego określanie go mianem największego z ojców Kościoła budzi we mnie olbrzymie oburzenie. Czy moje wrażenie jest słuszne? Well, at that point of time, choosing a bishop. W tym czasie wybieranie biskupa nie było oparte całkiem na Biblii. Kiedy mówimy o Augustynie, to widzimy bardzo kontrowersyjną osobę. Niektórzy chcą z niego zrobić najświętszego, inni robią z niego kogoś, kto jest winien całemu złu Kościoła. Obydwa poglądy nie są zrównoważone. Musimy zobaczyć, co wpływało na jego życie. When he had a relationship and intim relationship. On miał, był w związku z dziewczyną służącą. Miał z nią syna, ale to jego matka wymogła na nim, by odesłał ją, tę dziewczynę, do Afryki Północnej. To jego matka próbowała zaaranżować mu nowe małżeństwo dziewczyną z bardziej wpływowej rodziny. Także tu musimy widzieć nie tylko Augustyna samego w sobie, ale też wpływ jego matki. Kiedy dochodzimy do jego księgi wyznań, kiedy o tym, jak się nawrócił, dużo pisze, no to mniej, ale on chciał żyć jak mnich. Ta dziewczyna, którą znalazła mu matka, miała 12 lat, więc musiał czekać 2 lata, by móc ją poślubić. Ale w tym czasie zaczął zmieniać swój pogląd i już więcej nie chciał się żenić i w końcu z nią się nie ożenił. Także już w tym czasie nie miał już rodziny, żony, dzieci, które by mógł porzucić. Nie wiem, jaka była jego relacja z synem, a on później umarł. Nie zgadzam się ze wszystkim, co Augustyn pisał. Kiedy go oceniam, muszę być neutralny, tylko wtedy można mi zaufać. W tym momencie celibatu. Bycie żonatym z naszego punktu widzenia nie jest też warunkiem, by być pastorem. Ja mam pytanie takie. Świadkowie Jehowy twierdzą, że
że nikt w kościele przed soborem w Nicei nie uznawał Jezusa za Boga. Co najprościej im pokazać, żeby pokazać, że nie mają racji? Są teksty w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, które są bardzo ważne dla tej kwestii. So if I may now change for a moment my screen, I'll show one text which is very simple and you all know it, but it is important that we will emphasize it correctly. So this is a Bible program, it's called Accordance, this is my text, which I like to work with, and here's the Greek. So when you look at it, it is written Thomas. Yeah, so here it is written Thomas, and Thomas said to him, My Lord and my, tu jest napisane, Tomasz powiedział do niego, mój Pan i mój Bóg. Oni mówią, że on to tak wykrzyknął w zdziwieniu, o mój Boże. Ale problem w tym, że on, że jest napisane, że Tomasz powiedział do niego. Także stąd wynika, że jest niemożliwe, żeby to było wykrzyknienie z zaskoczenia. Daniel 7:13-14. Let's make it this way. Now we have only those two verses. So he is written, Bele Yehiv Sholtan Vikar Umalchu Vechol Amimaya Umaya Uleshonaya Leiflchun. And this word here, to słowo, które podkreślam tu, means actually not nie znaczy służenia jak służący Panu czy królowi, ale znaczy ofiarną służbę, służbę kultową, tak jak ktoś służy Bogu. Mnie chodziło o coś takiego, żeby pokazać świadkom Jehowy, że organizacja ich okłamuje, kiedy mówi, że Kościół nie uważał Jezusa za Boga, że przed soborem w Nicei były jakieś pisma pisarzy chrześcijańskich o tym mówiące. Już wśród ojców apostolskich widzimy, jak pisali, że Bóg przyszedł w ciele. To jest koniec pierwszego, początek drugiego wieku. I także mamy w tym testamencie wystarczająco dużo przykładów, że Kościół modlił się do Jezusa. How do we answer the accusation of the Jehovah's Witnesses that we that the church fathers, the councils have invented the Trinity? My answer would be this way. Jeśli spojrzymy na rozwój od początku do soborów, na początku Kościół uważał Jezusa jako prawdziwego Boga. Pierwsza oficjalna herezja nie zaprzeczała boskości Jezusa, ale jego człowieczeństwu. Widzimy tę linię aż do czasu soborów. W którymś momencie grupa pojawiła się. I oni przynieśli jakiś nowy pomysł. Mówiłbym świadkom Jehowy, popatrzcie, przyszła grupa, która zaprzeczyła człowieczeństwu Jezusa, prawdziwemu wcieleniu. I Kościół zareagował. I zareagował, odpowiedział wyznaniem. Jan pisze, każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele, więc tu już mamy wyznawanie. Później przychodzą następne grupy. Jedni mówią, że był adoptowany, inni, że był jakimś niebiańskim stworzeniem i przychodzi wiele takich grup. W każdym z tych przypadków Kościół musiał reagować. Jak Kościół reagował? Słyszeli, co ci ludzie mówią, rozumieli, że jest w tym coś dziwnego. Potem mówili, to nie jest to, czego nauczyliśmy się od apostołów. Z czasem tworzyło się wyznanie, które było coraz
coraz bardziej tworzyło całość. Było formułowane tak, aby wykluczyć te herezje, które się z czasem tworzyły. Nie znajdujemy w Nowym Testamencie wyznania konstantynopolitańskiego z tym, co apostołowie nauczali. Tym Kościół pracował. I to głębokie, szerokie świadectwo apostołów służyło Kościołowi w starciu z herezją. Także Kościół, który doświadczał ataków z zewnątrz przez prześladowania i z wewnątrz przez herezję, doszedł do tych sformułowań. Nie było tak, że zebrała się grupa ludzi i wymyśliła, wymyślmy sobie naukę o Trójcy opartą na babilońskiej religii. To ignorancją jest mówić coś takiego. Ci, którzy zbierali się na pierwszych soborach, mieli na sobie rany z prześladowań, blizny. Także Świadkom Jehowy pokazałbym te linie czasu i to, jak pojawiały się, jak Kościół reagował na te nowe pomysły, następny nowy pomysł. I arianizm, który teraz głoszą Świadkowie Jehowy, to był jeden z takich nowych pomysłów. Czy potrafisz wskazać, w którym momencie Kościół powszechny no, dodał kłamstwo do tych wyznań wiary? Bo mówimy, że te pierwsze wyznania wiary są dobre, zgodne z Biblią. A w którym momencie było pierwsze takie jasne odejście od Biblii? Nie można mówić o jednym momencie, ponieważ to był rozwój. To był proces i odejście od Pisma zaczęło się w innych obszarach, niekoniecznie w chrystologii. Czasem ten problematyczny ruch wychodził spośród ludzi. Czasami połączenia z filozofią. Oczywiście były też przykłady, że pochodził z innych religii, na przykład przez niemowląt. Kiedy Kościół porzucił biblijny chrzest wierzących i przez zanurzenie w wodzie? To było już w II wieku. Ale kiedy mówimy o chrystologii, to Kościół nie zaakceptował herezji. Jeśli widzimy późniejsze wyznania, to widzimy, że to była walka o prawdę. Także ciężko jest powiedzieć, że kiedy cały Kościół stał się niebiblijny w całym nauczaniu czy w głównych aspektach. Pewnie według niektórych historyków Kościoła, początek Kościoła katolickiego to byłby drugi wiek, kiedy te oddzielne kościoły połączyły się w jedną strukturę i też miały wspólny kalendarz liturgiczny. And then there is the bishop and you know all these other things where suddenly a structure, a hierarchy. Stworzyła się struktura hierarchiczna biskupów, która łączy te kościoły w jeden kościół. Ale to był też stopniowy rozwój. Thank all of you and niech Bóg wam błogosławi.